Gdzie ty masz fryza? Co ty się... Tak więc w następnym odcinku rozdamy 1000 robuxów może, albo nie. 500 robuxów postaram się rozdać w następnym odcinku, tak więc zostawcie pod tym odcinkiem 500 łapek w górę, żeby było 500 robuxów. Czym więcej łapek w górę, tym więcej robuxów postaram się zorganizować. Tu powinienem sterować, ale nie mam jak. Nie, nie! Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, po tak długiej przerwie, jeżeli chodzi o Robloxa, tak więc informacja dla was, teraz taka nowiutka, tak więc codziennie, żartowałem, nie codziennie, ale co poniedziałek i piątek, czyli dwa razy w tygodniu będzie pojawiał się odcinek właśnie na tym kanale, właśnie z Robloxa, z różnych gier, tak więc już teraz piszcie w komentarzu, hashtag Team Koty, dodatkowo dopiszcie, jaka gra ma być następna, dzisiaj będziemy budować łódź, tak jak zawsze, znaczy tak jak zawsze, tak jak kilka razy z rzędu, tak więc postanowiłem, że postaram się przypłynąć chociaż raz to w pełni, tak więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć, pamiętajcie, że mam własną grupę na Robloxie, tak więc zapraszam was tam serdecznie. A my teraz co, przechodzimy do budowy łodzi i zobaczymy, czy uda nam się pokonać to właśnie, tą właśnie grę. Powiem wam tak, ogólnie jeżeli chodzi o to, nie znam się totalnie. Wiem, że jakoś, o ja zrobię taką chyba może podstawową, wiem, że jakoś tym się wszystkim sterowało, tak więc jeżeli ktoś by chciał tutaj dołączyć, pomóc mi budować, z chęcią was zaproszę, tylko musicie mi, o nie wiem, co to za strzałka, czy to jest jakaś włas, to jest chyba, ja bym go zbudował wyżej. Silniczek z tyłu, standardowo. No i powiem wam tak, będziemy chyba płynąć w pierwszy rejs, żeby przypomnieć sobie w ogóle, jak ta gra działa. O, tu jest jakaś ławeczka. I z przodu jeszcze chyba damy jeden własnek jakby na szczubek, żeby dało się tutaj taranować. I jakbym skrzynię dał jeszcze z przodu, to coś to mi da. O, to jest sztos pomysł. To będziemy tym spróbujemy zniszczyć wszystko do przodu. Jeżeli ktoś, mówię, zna się na tej grze, niech pisze od razu. O, i tu jest nasza. Wow. Powiem wam, że nasz statek wygląda mega strasznie. Jeszcze do boku tutaj dobudujemy elegancko. Ale ogólnie słuchaj, sprawa wygląda następująco. Jako już niedługo się przeprowadzamy. Oczywiście na miesiącu dostaniecie informacje, jeżeli chodzi o rozpiski live'ów, jak będą robione live'y i będą to live'y i z Robloxa, tak samo jak i z Minecrafta. Okej, wydaje mi się, że już wszystko zbudowaliśmy. Ktoś tutaj chyba hałasuje obok mnie, tak więc może on też startuje. No dobra, spróbujmy pierwszy raz popłynąć tym moim statkiem. Tu się chyba co jest? Co się dzieje? W którą tę stronę płynę? O co chodzi? Ja nie mogę skręcać. Co jest? Zepsułem coś. Wow, czemu on lata? Ja też chcę latać. O co biega tutaj? Dlaczego ja nie mogę latać? I gorsza jest inna rzecz. Dlaczego ja nie mogę skręcać? Wydaje mi się, że mnie te skrzynie wszystkie ciągną po prostu przodem, więc je trzeba zawsze montować do tyłu, tak więc dlaczego mi tego nie napisaliście? Ale nie, no nie jest aż tak źle. Słuchajcie, jak na naszą pierwszą wyprawę mam nadzieję, że chociaż dopłyniemy tak do zegara, bym chciał dopłynąć, byłoby dobrze. A, najdalej do skrzypiec dopłynęliśmy. No zobaczcie, on już przeleciał do wiśniarz. No nie wygląda to za ciekawie, powiem wam szczerze. Tak dawno ostatnio grałem w Robloxa. Piszcie oczywiście w komentarzu, jakie gry mają być następne, przypominam wam. No i oczywiście jutro pojawia się odcinek z paczek, waszych paczek, czyli paczek od widzów właśnie wyłą. Wow, może ja zacznę sterować, może to w końcu to... O, no to nieźle, to daleko już chyba nie zapłyniemy. Houston, mamy problem. Wow, zobaczcie, gdzie on doleciał, no nie mówcie, że on przejdzie całość. Nie, no to jest jakieś oszustwo. Tu powinienem sterować, ale nie mam jak. Nie, nie! Okej, okay, było dobrze, no nie, 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 nie czepiajcie się mnie. Pierwszy raz jestem niby w tym biomie grzybowym, bo ja byłem w tym. Musiałem przelecieć jakoś mega wysoko nad tym, że aż mi nie zaliczyło. No była taka raz sytuacja właśnie, że nas wyrzuciło i wyrzuciło dalej. Ale no powiem wam, że nie jest tak źle, jak na pierwszy naprawdę jest mega, mega dobrze. I piszcie oczywiście, czy chcecie więcej odcineczków, a my lecimy dalej. Ogólnie chciałem wam też jeszcze poinformować, że odcinki będą znowu wracają ogólnie codziennie. Tylko, że będą wracać codziennie na różnych kanałach. Wow, matko, matko. Nie mogę sterować, ster mi zabrali wszystko. Tak więc jest mega źle. Piszcie, czego chcecie więcej. Wow, od boku. O, to są tu. A, tu byłem już. To było najdalej, gdzie doleciałem razem z Muffinką. Czy ja teraz tędy przejadę? Bo ja wiem, że mnie te wszystkie nutki biły. Ej, no powiem wam, że możliwe, że się uda. O, albo chyba nie. Ale dobrze, przewróciliśmy się na bok. Jest, znaczy przewróciliśmy. Ej, uda się. Ja nie mogę. Wow, 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 wow. Przestańcie, przestańcie. Dobra. Wow, to jest najdalej, jak w życiu doszłem. No, ale to chyba będzie już max. Coś się tutaj zepsuło. A czemu to się fioletowy? O, Kitek, dawaj! No, teraz złożyłem się na części pierwsze. Niestety nie uda się. Pora wybudować lepszy dom. Aha, czyli dostałem dodatkowe skrzynie. Chyba mi się wydaje, że czym dalej dowiozę te skrzynie, tym jakby chyba więcej golda dostanę. Ja wiem gdzieś, albo tu był gdzieś sklep jeszcze. Tu był gdzieś sklep. O, kupiłem dwie skrzynie. Dobra, i co dostałem w zamian? Wow, ile rzeczy! No to tak to można budować. Osobiście możemy jeszcze sobie kupić dwie niezwykłe skrzynie i zobaczyć, co działa. Piszcie oczywiście, tak jak mówiłem w komentarzu. No, tutaj już jest trochę mniej tych bloków, widzę już. Okej, nie jest źle. Zdajemy, że zbudujemy najszybszą łódź, jaka jest możliwa. W sensie największą, jaką tylko mogę zbudować. Wow, tu jest jakieś podwyższenie. Tutaj okno wstawimy, że wiecie, tu jest okno na świat moje, można powiedzieć. Czy my mamy coś jeszcze takiego? Włazy. To jest pochodnia. O, no i teraz to wygląda elegancja, a nie ja. No powiem wam, że nawet ta łódź wygląda strasznie. Ciekawe, czy jest różnica wytrzymałości tych wszystkich bloków. Pewnie jakaś jest. Ten parowóz wrzucimy tutaj, żeby on sobie tak tworzył. No i brakuje mi silników. Ja myślę, że potrzebujemy więcej silników mimo wszystko. Tak,
Wow, czemu mój znicz się wywalił? Co się dzieje? Kitosław, czy ja mogę... O, sterować mogę. Dobra, dobra, słuchajcie, będziemy jej płynąć jak najszybciej, to jest możliwe. Zobaczymy, co z tego będzie. Najbardziej chyba środkiem płyną, bo zawsze będzie... O, ja mogę się oddalić. O, no i teraz to mamy pełną wizję. Tędy. O, joj. Dobra, przepłyniemy sobie, tutaj odbijamy. No, powiem wam, że pierwsza runda, pierwsza poszła Wow, to będzie najszybsza podróż, jaka jest możliwa. Spróbujemy dojść przynajmniej do tych trzech, tych trójkącików. Nie wiem, czy się... ja mogę się cofać. Czyli na spokojnie możemy zagrać. Czyli nie musimy tak mega pchać do przodu, bo to będzie teraz najcięższy... Nie, to nie będzie najcięższy. Tu musimy... Ścięło mi grę. Wow, to dobra, słuchajcie, to ja mam pomysł, bo widzę, że ja pociągnę bokiem. Najgorsze jest to, żeby nie zniszczyć sobie silnika, żebyśmy mogli cały czas sterować. O, dobra. Potrzebujemy na pewno dokupić jakimś cudem silnik. Przez te zębatki byśmy to popłynęli. Dobra, Kitosław, jedziesz elegancko. Teraz w lewą stronę odbijasz na maksa. Słuchajcie, jeżeli chcecie też oczywiście, żebyśmy to robili z kamerką, tak więc piszcie oczywiście komentarz, żeby nagrywać z kamerą wszystkie odcinki z Robloxa. Może będzie ciekawiej. Dobra, czekajcie. Zatrzymamy się, dobra. Dobra, niech przyjedzie. Ja się boję. Ostatnio przyjechałem pod nim, ale nie było aż tak źle. I elegancko. Powiem wam, że nieźle. Słuchajcie, przytulimy tam ścianę może. I czy ja spróbuję tak wybiec do przodu. No i tu mamy problem. Myślę, że spróbujemy tak. Jest. No powiem wam, że elegancko mi idzie. Problem. Tu musimy w coś przywalić. Mi się... Nie tak. O! Ale mogłem się cofnąć. Dobra, nieważne. Ale powiem wam, że jesteśmy na nutkach. O nie. I to jest najgorsze, ponieważ te nutki będą do nas strzelać. Ja myślę, że musimy jakoś je ograć. Dobra, tędy. Musimy odbijać cały czas w drugą stronę. Dobra. Tutaj mi tam zostawiły. Jeszcze cofniemy się. A powiem wam, że chyba najlepiej byłoby tu płynąć prosto. Nie! Uwaliło nam naszą tom. Ona płynie sama. Co jest? Dawaj! Dasz radę! Wow. Tu są chyba beczki wybuchające. Wydaje mi się, że te czerwone będą eksplodujące, a te czarne będą zwykłe, więc będziemy próbować się tu przedostać. Piszcie oczywiście, gdzie najdalej udało wam się dojść. Nie. O nie! Dobra, słuchajcie, nie cofamy tutaj, bo najgorsze jest to, żeby nie zniszczyć silnika. O, jest na samym tyle. Jest najwięcej razy, że musimy go mocniej obudować. Cofnijmy tak. Powiem wam, że wbrew pozorom to jest łatwy poziom. Wow, czy to jest ogromny ul? Wow. Dobra. Nie zatrzymuj się. Tego się... Nie! Kitek! O nie! Straciłem swoją fryzurę! Gdzie ja mam włosy? Nie! Tak, udało się! Zakaz pływania. To się źle skończy, coś czuję. Kitosław, gdzie ty masz fryza? Co tu się stało? Ja nie mogę. Ej, ale powiem wam, że wygląda to w miarę... Ej, nie. Dobra, słuchajcie, przejdziemy to. Może da radę. Dobrze! Nie wiem, czy te kamienie mnie nie biją. Dobra, nie, te kamienie nie. Co jest? Grę mi ścina. Nie! Dlaczego? Co się stało, Kitek? Chyba wydaje mi się, że my tu musimy po prostu albo przeczekać 72 T plus dwie skrzynki. Ja zamierzam w następnym odcinku wydać 2000 Robuxów albo 3000 Robuxów na różne rzeczy. Może to będą rzeczy dla widzów, jeżeli da się rozdać. Tak więc nauczę się, jeżeli o to chodzi. Tak więc w następnym odcinku rozdamy 1000 Robuxów może. Albo nie, 500 Robuxów postaram się rozdać w następnym odcinku. Tak więc zostawcie pod tym odcinkiem 500 łapek w górę, żeby było 500 robuxów. Czym więcej łapek w górę, tym więcej robuxów postaram się zorganizować. A my już będziemy kończyć, tak więc słuchajcie, na razie wszystkim.